Cześć, witam serdecznie, z tej strony Ulane. Jako, że to mój pierwszy film tego typu, liczę na wyrozumiałość. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować taki mini poradnik co do podstaw sterowania i używania topowych śmigłowców War Thunder. Poradnik będzie się skupiał na symulacjach, choć większość rzeczy również można wykorzystać na bitwach realistycznych. W opisie filmu znajdziecie spis treści, tak byście mogli szybko znaleźć to, co Was interesuje. Jako, że gracze w śmigłowcach, a szczególnie już w K50, są znienawidzeni przez społeczność i są uznawani za Wallet Warriorów, chciałem wspomnieć, że wcale nie trzeba wydawać realnej kasy, by takie maszyny premium zdobyć. Dzięki ostatniemu eventowi zarobiłem troszkę na sprzedawaniu części na rynku i zakupiłem dzięki temu zestaw Black Shark. Także, żeby już nie przedłużać, zaczynamy. A zaczniemy od uzbrojenia. Premkowy Kamow ma sporo do zaoferowania. Choć tak naprawdę są tylko dwa loadouty, które opłaca się podwiesić. Pierwszy loadout to dwie igły, czyli rakety powietrze-powietrze, 6 wichrów rakiet powietrze-ziemia naprowadzonych laserowo oraz 40 rakiet niekierowanych. To jest dobre rozwiązanie, jeśli w przeciwnej drużynie sporo graczy znajduje się w powietrzu. Drugi loadout jest moim ulubionym, ponieważ zawiera aż 12 rakiet typu wichr i 40 rakiet niekierowanych. Szczerze polecam ten wybór. Rakietami powietrze-ziemia można również strącać wrogie śmigłowce oraz jety, choć nie są tak skuteczne jak igły. Aczkolwiek zawsze jest tych rakiet więcej, gdyby jednak okazało się, że macie niebo czyste i musicie zająć się ziemią. Przejdźmy do praktyki. Pierwszym, co proponowałbym Wam zrobić, jeśli nie macie tego zrobionego, to ściszenie odgłosu własnego silnika. Jest to przydatne nie tylko dla śmigłowców, ale również na czołgach. Zaprezentuję Wam, gdzie to można przestawić. Zauważcie, jaka duża różnica jest między tym, co było, a co jest teraz. Gdy już ściszymy swój silnik w opcjach, to by wzmocnić efekt, otwieramy drzwi w śmigłowcu. Dzięki temu słyszymy, co się wokół nas dzieje. W większości maszyn mamy małą widoczność w kokpicie, więc zaczynamy polegać na tym, co mamy, czyli dźwięku. Dzięki temu słyszymy, czy nie zakrada się do nas jakiś wrogi śmigłowiec lub samolot. Możemy przypisać klawisz, dzięki któremu będziemy otwierać w swojej maszynie drzwi. Lub standardowo przytrzymać literkę J. Byle nie za długo, bo zakończymy zabawę szybciej niż chcieliśmy. W większości maszyn mamy kilka trybów stabilizacji. Pierwszy tryb to ten, który mamy od początku. To tryb ręczny. Potem mamy tłumienie. Następnie automatyczne poziomowanie. Oraz ostatni tryb to zawis. Pomiędzy wszystkimi trybami przełączamy się standardowo literką H. Za chwilę zaprezentuję, czym one się różnią. Jak widzimy, maszyna w trybie ręcznym jest strasznie niestabilna. Ten tryb polecam na samym starcie przełączyć w tryb tłumienie, który za to, jak widać, stabilizuje maszynę. Używamy go, by przemieszczać się po polu bitwy. Następnym trybem jest autopoziomowanie, które ustawia nam maszynę horyzontalnie. Przydaje się, by podczas przemieszczania się po mapie móc strzelać rakietami kierowanymi, nie zatrzymując maszyny. Ostatnim trybem jest zawis. Tryb, który jak sama nazwa wskazuje, stabilizuje i zatrzymuje maszynę bez ruchu. Podczas zawisu nadal możemy regulować swoją wysokość oraz kierunek, w którym chcemy być zwróceni. Dodam również, że w tym trybie, na tej maszynie, gdy damy skok na 50%, utrzymujemy tę samą wysokość. Po prawej stronie HUD-u
widzimy naszą prędkość wznoszenia. Przydaje się to, gdy jesteśmy nisko nad ziemią i chcemy wychylać się zza osłony. Od jakiegoś czasu mamy do dyspozycji komputer balistyczny. Domyślnie otwieramy menu literką Y i wybieramy uzbrojenie. Potem Toggle Ballistic Computer, czyli szybko klikamy cyferki 3 i 2. Tu pokażę, jak działają rakiety niekierowane przy użyciu komputera balistycznego. Jak widać, zalokowałem sobie cel, by widzieć go wyraźnie na HUD-zie. Później wytłumaczę, jak to zrobić. A teraz, jak widzicie, celownik pokazuje mi, gdzie upadną wystrzelone przeze mnie rakiety. Oczywiście nie polecam wystrzeliwać wszystkich rakiet naraz. Staramy się strzelać seriami i po każdej serii, jeżeli będzie trzeba poprawić, to wystrzeliwujemy następną. W trybie strzelca najwygodniej strzela się podczas zawisu, więc przechodzimy do trybu strzelca. Standardowo jest to przypisana literka V. Jak widzimy, obracam śmigłowcem klawiszami Q i E. Celownik podąża za naszymi ruchami. By go ustabilizować, przytrzymujemy Alt i klikamy literkę F. Teraz nasz celownik pozostaje bez ruchu. Gdy zmieniamy kierunek śmigłowca, celownik dalej pozostaje w tym samym miejscu. Niestety zasięg stabilizacji jest ograniczony. Nie możemy wyjść celownikiem poza duży prostokąt. Teraz zajmiemy się lokowaniem celi i strzelaniem rakietami powietrze-ziemia. Jak widzicie, mam zalokowany cel, aczkolwiek nadal nie mogę wystrzelić rakety, dlatego że dziób śmigłowca, w którym znajduje się kamera, jest za wysoko. Więc podczas zawisu na chwilę przytrzymuję klawisz Shift, by pochylić śmigłowiec dziobem w dół. W momencie, gdy mały prostokąt przestaje mrugać, możemy wystrzelić rakietę. Po wystrzeleniu rakety możemy puścić klawisz Shift, ponieważ wystrzelona rakieta nie musi już znajdować się w tym małym prostokącie, tylko w tym dużym, które wbrew pozorom daje nam duże pole do manewrowania maszyną podczas lotu rakiety do celu. Zaprezentuję Wam coś, z czego będziecie korzystać za każdym razem, gdy wsiądziecie do śmigłowca. Strzelanie rakietami zza obiektów. W trybie zawisu chowacie się za daną przeszkodą i staracie się wychylać tylko po to, by dojrzeć Wasz cel. Niestety mój śmigłowiec nie posiada termowizji, więc muszę szukać celi standardowo. Jak widzicie, zalokowany cel, który znajduje się za drzewem, w momencie braku kontaktu wzrokowego zdejmuje mi loka, więc muszę wychylić się jeszcze raz i go zalokować. Gdy mój cel jest zalokowany, mogę ustawić się tak, by mnie było widać jak najmniej i wystrzelić rakietę, gdzie mam pewność, że dotrze do wroga. Niestety, jeśli zdarzy się tak, że straciliście loka po wystrzeleniu rakiety, to nic straconego. Póki rakieta jest w ruchu, nadal możecie go zalokować, a rakieta podąży za lokiem. To samo się tyczy zmiany zalokowanego obiektu. Jeśli chcecie zmienić swój cel, wystarczy odlokować swój cel i przemieścić go na pojazd, który chcecie zniszczyć. Kolejnym krokiem jest walka z pelotkami. Tu trzeba wykazać się finezją, ponieważ pelotka posiada rakiety, które szybciej docierają do celu niż nasze. Ale skuteczną metodą jest wcześniej opowiedziane wychylanie się zza osłony. Pelotka, by łatwiej nas znaleźć, używa radaru, dzięki któremu znamy jej przybliżoną pozycję na naszym RWR, które znajduje się w prawym dolnym rogu w trybie strzelca. Następnym krokiem będzie walka z celami powietrznymi. Zaprezentuję Wam, jak działają wichry kontra jety. Walki ze śmigłowcami nie będę pokazywał, bo polega na tym samym. Więc jety najlepiej atakować wichrami, jeśli lecą w Twoją stronę lub jeśli wróg właśnie Cię minął i oddala się od Ciebie. Starasz się go zalokować i wypuścić rakietę. By mieć lepszy widok na całą sytuację, po zalokowaniu i wystrzeleniu rakiety możesz wyjść z trybu strzelca i starać się nakierowywać dziób śmigłowca w kierunku samolotu. Czerwony znacznik na HUD-zie będzie gwarantował, że Twój cel jest nadal zalokowany.
Teraz chciałbym pokazać, jak działają igły, czyli rakiety powietrze-powietrze. Śmiało można ich używać, jeśli samolot lub śmigłowiec jest do nas ustawiony frontem. Rakiety te wytrzymują dosyć duże przeciążenia w przeciwieństwie do wichru. By uruchomić głowicę w rakiecie, przytrzymujemy Alt i klikamy X. Jak rakieta zacznie działać, usłyszymy taki dźwięk. Pozostaje nam skierować ją w stronę przeciwnika i wystrzelić, przytrzymując Alt i wciskając spację. Warto przebindować sobie te przyciski, ponieważ jeśli zapomnicie przytrzymać Alt, to wystrzelicie w wichra zamiast igły. Tym razem nie jestem w stanie pokazać, jak komputer balistyczny współpracuje z działkiem, ponieważ War Thunder po ostatniej łatce coś sknocił, więc postaram się zaprezentować, jak działa takie działko z manualnym namierzaniem. Osobiście muszę jeszcze potrenować płynne krążenie wokół celu, aczkolwiek jest to do opanowania. Na koniec chciałbym przypomnieć, że jeśli nam się skończą rakiety lub amunicja i chcemy wrócić do bazy, zalecam pozostanie nisko przy ziemi. Na większości map helipady są tak blisko pola bitwy i są odsłonięte, że pilotki mają przestrzał na nasze lądowiska. Dzięki za oglądanie, jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę i subskrypcję.